Inwentaryzacja składów konsygnacyjnych odbywa się tylko raz w roku, tak aby nie zakłócić procesów w firmie naszych klientów. Nie, wszystkie koszty są po naszej stronie, nie ma tu żadnych abonamentów, opłat wdrożeniowych, klient płaci tylko za pobrany towar. Najczęściej rozliczane jest to w okresach tygodniowych. Co mam na myśli? Pobieramy towar od poniedziałku do niedzieli. W następny poniedziałek wystawiana jest faktura za poprzedni tydzień. Tak naprawdę podczas wdrożenia składu organizujemy szkolenia dla pracowników oraz przez cały okres współpracy świadczymy nasze doświadczenia eksperckie. Domyślnie oczywiście, ale nasz system jest przygotowany na to, że klient według swoich preferencji może pobrać dowolną ilość towaru. Zazwyczaj korzystają z tego rozwiązania branże typu stolarstwo, meblarstwo, automotive, ale nie jest to od tego uzależnione. Tak naprawdę jedyne co potrzebujemy od klienta to zapotrzebowanie miesięczne. Jeżeli jesteśmy w stanie to ustalić, to naprawdę podołamy w każdej branży. Tutaj wszystko jest po naszej stronie, to znaczy Marco Polo. Dbamy o to, aby klient miał zawsze odpowiedni zapas, a tak naprawdę dba o to automat. Automat, który cały czas analizuje stany względem tego, co zostało już pobrane. Oczywiście, za każdym razem, kiedy zapotrzebowanie klienta się zwiększy i będzie wymagany dodatkowy sprzęt, mam na myśli regały, zostaną one przez nas uzupełnione wraz z dodatkowym towarem. Nie przewidujemy awarii, ale oczywiście wszystko może się zdarzyć. W tym momencie staramy się o to, aby wysłać zapasowy sprzęt, zanim zdiagnozujemy usterkę, tak aby nie przerwać procesów naszego klienta. Tak, z uwagi na to, iż nasze oprogramowanie znajduje się na przeglądarce, mamy do niego dostęp praktycznie z każdego urządzenia przez dowolną osobę. Co mam na myśli mówiąc o osobach? Przykładowo, dział księgowości znajdzie odpowiednie dla siebie dokumenty. Magazynier będzie mógł dokonywać pobrań oraz zwrotów. To klient decyduje, kto ma mieć dostęp do platformy. Może to być pracownik magazynu, brygadzista, dział logistyki, a nawet dział księgowości, który może pobierać odpowiednie dokumenty bezpośrednio z naszego oprogramowania.